Finałowy poziom? Czy cały świat? Mini świat. Seria 3-4 poziomów jak w Mega Manie na końcu. Seria 3-4 poziomów. Dobra. To wygląda fajnie, zamczysko mroczne. Robi się bardzo niebezpiecznie, ale nie mam wyboru. Jak wiesz, nie chcesz iść, to nie jest. Poradzę sobie sam. A lot na pociskach. Może to strzelanie armatkami, które było na tamtym poziomie ostatecznym. Dzień dobry. Toksycznie dookoła. Jak w finale Crasha Bandicoota 4. Dzień dobry. Fajny kwiatek. Fajna monetka. Nie uciekaj ode mnie. Okej, wyrobiłem się, że żyjemy. Bardzo gra chcę, żebyśmy bańkami grali. Z chęcią mogę czasami popróbować sobie, na ile dam radę. Jest to fajna zabawa, gdy wychodzi. Zobaczmy rurę. Mogłoby muzyka być checkpoint? Ej, ale ja nie zrobiłem jeszcze wszystkiego, co? Nie wiem, czy to... Oj, dobry. O, w sumie w pewnym sensie dobrze się składa. Nie wiem, co chcę robić. Co macie dla mnie? Przejście dalej, no. Bańki mają potencjał gigantyczny, jak widać. Rozumiem. Mogę tak po prostu polecieć i teraz się opuścić. Jasne. I teraz lecieć jeszcze na tobie. I... O Jezu, co wreszcie? Bańki w połączeniu z tym... z tą supermocą skakania specjalnego. To przepiękne połączenie. Ale bullet billowa stonoga? Co wy robicie? To nie jest chyba zbyt fajne. Ja to chcę. Tak krok za krokiem, niżej, wyżej. Paparą. Nie było tego, co chcę. Ale festiwal. Bowser raduje, że cieszy. Bardziej festiwalowe zakończenie niż w 3D World jakimś cudem, mimo że tamta gra miała cały ten motyw cyrku, festiwalów i wesołej zabawy. O? Chcecie ode mnie... Aha, okej, rozumiem. Rozumiem. Zrobione. Jeszcze raz. Da się wykombinować. Do góry skręcają. Pisz sobie ze mnie. Pisz sobie ze mnie, że to mnie trafiło. Co to za średniowieczne hitboxy? Param pom pom. O, i wychodzimy tutaj i gramy dalej, poziomice. Myślałem, że... Okej. Środkowa rzecz pominięta. Zaraz to sobie powtórzymy, skoro trzeba. Parere. Ciekawe, czy dlatego, że wtedy wybrałem rurę, a nie przejście dalej. Może faktycznie dlatego? Nie wiem. Okej. Zarąbisty poziom. Naprawdę, pomysł był mega z tym skakaniem ciągłym. I no, widowisko niesamowite. I fajne, sekcja za sekcją, każda inna ze skakaniem między nimi. Otwierają się dwa kolejne, czy tylko jeden? Chyba tylko jeden. No dobra. Paparere. Więc nie wchodzę do rury. Naprawdę. Okej. Piękny początek tego świata. Tego mini świata. Rundka druga. Elektryczne czterogwiazdkowce. Tym razem seria walk. Na coś takiego brzmi. Przynajmniej? Może? Trochę? Sam nie jestem pewny. Póki co widzę dużo czekania. I tak działa. I tak na tym nic nie tracę. Mogę jakoś światło rozświetlać? Bo po ciemku trochę... Zebrałem! Hurra! Zebrałem... monetę niebieską, znaczy fioletową. A strzelacie? Bo ja tu widzę coś... Widzę rzeczy. Znalazłem drogą! Ciemność mnie nie powstrzyma. A pioruny mogą próbować, ale nie... Nie sądzę, że dadzą radę. Wszystko jest elektryczne. Yo! Cokolwiek. Nie cykam. Zaczynam, proszę państwa, cykać. Ale się jakoś trzymam. Czy pan ma to, co myślę, że pan ma? Pan miał monety umieszczone w bardzo dziwnej pozycji. Ja. Okej. Niech wam
No w sumie trwa to nieskończoność, ale i tak chcę się tutaj trochę spieszyć i pędzić do przodu, zamiast cofać się po tamten przedmiot. Nie trafiłeś? Czemu ja się nie świecę magicznie? Powinienem się świecić magicznie. Czemu ja się nie świecę magicznie, gdy powinienem się świecić magicznie? Yo! Zbierz to, yo! Aha, dopiero gdy piorun mnie kopnie, to prawie się rozświetlony. To ma sens. Okej, byliśmy już ognistym wcześniej, jesteśmy teraz elektrykiem. Przestajesz? Przestajesz. Parera. Rundka trzecia. Okej, nowy rodzaj Bullet Billy. Seeker Bullet Bille. Samonaprowadzające. Zawsze były, ale horyzontalnie, nie wertykalnie. Przynajmniej w 3D takie były. W 3D się samonaprowadzały trochę. W 2D nie do końca. Więc jest trochę... troszkę coś nowego. Pom, pom. Słoń? Może być słoń. Nie dokładnie w jakim celu. Żeby usłyszeć remix trąbiący muzyki... O, siema? Muzyki tego miejsca. Po, 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 ro, po, po, ro, po, 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 ro, po. Żadnej fioletowej? Ej. Żadnej? Może na tym poziomie nie ma? To jest zbyt dziwne. Okej, przytulaj ściany. Mega Man. Pierwsza, nice. Pom, pom. Aha, zawsze kwiatki jak najszybciej zbieramy, bo one robią nam przejście dalej. Para, tamta jedna rura, no muszę sprawdzić. Lepsze poświęcić teraz 10 sekund, niż później powtarzać cały poziom. Nakierowujesz się, a potem lecisz. Rzeczy? O właśnie, o wa... Musiałeś tam być. Tarara. Nie szałowo muzyka, ale bardzo, bardzo przyjemna i klimatyczna na koniec. Chociaż wizualnie... nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jestem pod największym wrażeniem. Parapa, w porównaniu z resztą tej gry. Prawie, zdobyte, dobrze. Pyk, pyk, nic. Duże zbóje. Myślałem, że do mnie to trafi. Pa, kwiatek. Co nie? Ej? Okej. Ciężko mieć w takiej sytuacji stuprocentową pewność. Pam. Teraz będzie ten statek z tamtego wyzwania. No. Się troszkę zaspoilerowałem. Dostałem, nie wiem, trudniejszą wersję tego. No, jeśli można cokolwiek w tamtym poziomie nazwać trudnym. No to chyba trochę... błędne korzystanie ze słów i języka. Nazywanie rzeczy przeciwnymi do tego, jakie były. No może były trudniejsze niż to. Ale fajne, fajny pomysł bardzo. I tak jak kontrolujemy tym statkiem, bardzo jak Zeldoszka. Na przykład jak się tam latało samolotem, swoim ciężarem cała. Trochę podobna rzecz. A dalej płyniemy, zawsze jak myślę, widzę ścianę przed sobą, to... O nie! Koniec drogi, hamujemy. Wodospad? Co w związku z wodospadem? Co w związku z tym? Co w związku z tym? Nie to. A może jednak? Magia mi życie uratowała. Zaraz je głupie znowu stracę. Nie ma co szukać nic więcej, mamy wszystko. Znaczy, powinienem... Nie mam jak strzelać w tym momencie, nie! Koleś! Odsuń się, bo ja tu muszę sobie drogę do wyjścia otworzyć. Siemo, 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 siemo. Parapa. Parapa. Ostatnia rzecz, czy jeszcze przed samym wejściem do... do Bowsura coś będzie? Jest tam trochę miejsca, więc może. Więcej szaleństwa bullet billowego. Gorące bestie Bowsera. Co to znaczy? Kwiatek. Więcej? Więcej? Robię. Łapię. Łapię szlaczek. Co robimy dokładnie? Z takim ganianiem się? Tylko dla małych monet? Nie wierzę.
Nie wierzę, grą, walisz systemem. No dawaj. Zaraz? Jak miałbym to? Może nie miałbym tego. Może niektóre rzeczy są tylko ozdobą. Chciałem wejść z ponad nich. O, za bardzo Ikar się do słońca zbliżył. Zaraz? Nie? Nie? Poważnie? No to nie, jak nie. Nie będę kłócić. Na prawo! Ej! Ej, zom! Chodź! Mam cię... Aha. Nie wiedziałem nawet, że... Że taka jest wasza zasada. Okej. Okay. Ale kiełbaski! Zabiłem cię zamiast odbić się z ciebie. O. O, nie wiedziałem do końca, jak działasz jeszcze. Myślałem, że będę jeździł na tobie, jak na przykład z tymi bykami było. No już co prawda zebrane, ale... Teraz jak wiem, jak to działa, mogę pokazać, jak to działa. Początkowo nie popisałem się. Ale... Czasami widząc jakiegoś wroga po raz pierwszy, ciężko jest wszystko wiedzieć. Co dokładnie robimy, koledzy? Nie chcę was wszystkich zabijać, bo tak czuję, że możecie mi się przydać później do czegoś. Ale może jednak... No! Jestem pewny, że się zmieszczę, a później się nie mieszczę. Zbyt słodcy są, nie chcę ich mordować. Ale też troszeczkę gumby z tyłu się radują. Myślą, że wygrali. Jeszcze nie doszło do nich wiadomość, że walczył z Marią, a z Marią Bowser nie wygrał jeszcze raz w życiu. Nigdy, więc myślę, że to nie będzie raz pierwszy. Parpa. Nie wiem, czemu sprawdzą coś, ale... Ale sprawdzałem coś. Armia gumbasów z tyłu. Lubię. Pam, pam, param. Siema? Siema? Nie? Nie chcę się ze mną posiemać. Aha. Musi być muzyczna rzecz. Musi być muzyczna rzecz na koniec, oczywiście. Nie można było skończyć czymś innym. No przecież. No przecież jest to takie oczywiste. Nawet nie autoscrollerowo się to toczy. Jazda. Pa, pa, pa i do góry. I pa, i pa. Jedziemy, ale... Ale w swoim własnym tempie zdążymy? Aż za mało czasu było dla mnie, żebym wylądował. Jak wysoko jedziecie? Całkiem wysoko, ale... Ale da się zrobić. Ej! Na co ty platformą czekałaś? Na kogo? Ja już bym dawno. No okej, teraz jedziemy. Bez zatrzymywania się. Znaczy... Z wyjątkiem tego, że trzeba się zatrzymywać, bo muzyka trochę nie ogarnia, nie nadąża z tym, co się dzieje i jak miało nie być autoskro... Okej, okay, widzę. Jak miało nie być autoscrollowania, okazuje się, że jednak trochę jest. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Jo, 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 jo. I do góry. Nawet zwykły skok wystarcza. Bo musi. Pa, 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 ra, pa. Co tam? Nie! Widzę cię. Ale też znowu musiałem czekać. A cierpliwości nie mam. Spoko. Spoko. Pa, pa, ra, pa, pa. Niezły koncert odstawiony. Chociaż za bardzo muzyki nie słyszę, gdy to się dzieje. Parepam. Muzyka jest takim, na takim piątym planie trochę. Okej. Cała gra na 100% na to wychodzi. Mimo, że... Mamy medal. Mamy kolejny medal. Coś więcej? Ciekawe, jakiego medalu nam brakuje jeszcze. O, ciekawe, co robię źle? Nie wiem... Nie wiem, gdzie są te pozostałe 5. Nie wiem, o co chodzi. Jaki sklep pominąłem? Nie no, może są po prostu na później zostawione. W każdym bądź razie... Jeden zostało to rozwalić Bowsera Zamkera. Bowsera stan szału. Wahaha. Widownia, zapraszam na miejsce. Pa 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 pa. Jazda. Nie zwróciłem uwagi na gwiazdki. Ale pięciu. Dajesz czadu, Bowser. Myślałem, że tylko jeden gumbo taki. Nie, cała armia. I Junior wraca. Myślałem, że mu wystarczająco to kopałem.
Udało się dostać tak daleko? Nie ma to znaczenia, koniec mojej zabawy z tobą. Mam bilet na przednie siedzenia do kina na wielki występ taty. Nie zrujnujesz mi tego. Teraz zobaczysz, jak wielki zły mój naprawdę jestem. Czas na mój super duper extra cool wonder. Zamienisz się w gumbę? Zamienisz się w prawie naleśnik. W junior kanapkę się zamieniłeś. Naprawdę! Naprawdę! Przeklęte autoscrolle. Spoko! Nie muszę być duży. Nie rozmiar tutaj się liczy, Bowser. Jak wiele razy pokazałem. A cóż, no, nalegasz? Czym większe gumby? Zobaczymy, do jakich rozmiarów dobijesz. I tak wolę tą supermoc. Okej. Autoscrolle, nie zabijajcie mnie. Proszę. Na dół? Okej. Skoro tak sugerujecie. Zabawa! Okej. Mieliśmy już jeden poziom tamten finałowy. Z zabawą różnymi cudami. Mamy troszkę... rzecz w tym... stylu. Skąd miałem wiedzieć, co jest przede mną? Skąd miałem wiedzieć, co jest przede mną? Skąd miałem wiedzieć, co jest przede mną? Bo nie wiedziałem, co jest przede mną. Może kwiatek mi to mówi, nie wiem. Nie, mówi to tylko ty. No widzę, rozumiem, ale... nie było to takie najoczywistsze początkowo. Bo chyba to był jedyny sposób na to. Skąd mógłbym wiedzieć, co jest przede mną? Smokuś? Jesteś tu do pomocy? Wow. Czasami cuda są po naszej stronie. Pom pom pom. Pom pom pom. Rozgrzeję się troszeczkę. Jak to mamy robić? Okej. Myślę, że jakieś skakanie z tych anglefiszy będzie się działo. A będzie się działo. Albo nie? Są tutaj... nie ma tutaj chyba znajdź. No tak, mamy 100% w końcu. Siema. Jak się z tobą mam... Nie mam cię przesuwać? Zgadza się. Na was miałem. Brałem do góry tak bardzo, jak się dało. Złe 50-50 wybieram. Nie nazwę tego inaczej. No widzę coś takiego, wiem, że coś go... schowam się! Nie. Nie. Mogę na ciebie? Nie mogę na ciebie. No jak już zaczęli biec, to ciężko było zdążyć zareagować na to. Okej. Więcej kwiatka? Myślę, nie skorzystam. Pom, 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 pom. Okej. A jednak są w stanie wrócić, piranie. Nie zrobili tego w tamtym jednym poziomie. Nie boję się robić tego tutaj. Okej. Okej. Wszystkie rzeczy... o Boże. Wszystkie rzeczy, które wcześniej muzykowały, wracają. Bo szczególnie. Jakby śpiewał to ten z Nekrotancerza. O Boże, no właśnie. Te rzeczy, których nie było w tym finałowym wyzwaniu. Wiele z nich mamy tutaj. Długa droga za tobą, Mario. No? Na jakąś scenę lecimy? No mówił, że publika się zbiera, czy coś takiego. Ta-ta-ta. Już widać. No, nawet to powracam. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Dwu FPS-owe gumby. Pa-pa-pa. Ale tutaj to jest stylizacja, a nie optymalizacja. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. Yo. Nie, słonia wyrzuciłem. Sprzedałem słonia za paczkę papierosów. Znaczy ognia. Pa-pap. Aha. Nie ogarnąłem od razu, o co im chodzi. Całą walkę jest! Błagam! Błagam! Jakoś to róbmy, tak? To było najlepsze, gdyby całą walkę rytmicznie się robiło. Czy to jest czuły punkt, czy nie? Wow. No i dzięki za przyjście do mnie. Wszyscy.
Ja mówię do ciebie, Mario. Sorry, że kazałem wam czekać. Czy jesteś gotowi stracić się w tym słodkim, zatracić się w tym słodkim bicie? Ten finał sprawi, że cały uniwersum będzie moją publiką. Bowsera, szalona scena. No, do roboty. Wow. Świecą się jak się głośniki. Miał. Czuj punkcik. Pa, pa, pa. Jaki jest bit? Jak muszę do bitu to robić? Co muszę do bitu robić? Pa, pa, pa. Proszę? Mam głośniki się rozwalać? Troszeczkę... O, tak! To, po! Świetnie, że to robią. Pa! Pa! O! Nie muszą być te redy nawet otworzone. Pa! Dorwajesz się? Nie dorwajesz się. Pa! Jak tańczy. A, faza unikania. Faza finałowego bossa Cuphead DLC. Pa! Słoń? Niech będzie. Pop! Pop! Otworzył się... Oj! Momentu mnie zabrało za daleko. Pa! O, nie skoczyło mi. Jak rozumiesz, że dwie połowy są różne? Aha. Bup. Nie zdążę. Bup. 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 Biało. Kwiatek pomocy. Bop. Bop. Jak jestem na bicie, to jestem nieśmiertelny? Wow. Jestem siłą zniszczenia. Bop! Yo! Bop! 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 O, no, tam muszę. Mogę? Od razu w ciebie? Mogę od razu w ciebie. Dam rad... A, nie mogę. Chciałem z prawej strony na lewo doskoczyć. Bop! Bop! Nie wiem, czy mogę teraz. Pokazuje się głośnik jego, gdy atakuje w tej fazie, ale jest to coś, co możemy unikać. Bap! Musimy czekać. Bap! Dajesz? Dajesz, ale nie to, co chcesz, żebyś dawał. Bop! Okej, od razu w ciebie chyba. Jest najsensowniejszy, nie? Czwarta ręka. No gdyby było coś takiego jak ciebie. Coś więcej? Bop! Aha, zregenerował sobie łapy. Rozumiem. Bop! Bop! Ej, jak to nie? Przecież trafiłem cię. Co ty gadasz, że nie trafiłem cię? Gdy wyraźnie widziałem, że trafiłem cię. Halo? Bowser, zasnąłeś na swoim własnym koncercie? Takie trochę słabe. Bop! Bop! Coś więcej? Aha, rozumiem, ale jak? Rozumiem, ale tak. Bop! Bop! Damy radę? Bop! Nie damy rady! Ta. No musimy poczekać. Pa. Mogę tak? Prawie. Bop! I... Nara! Niezłe. Całkiem niezłe.
Jeśli to koniec, a wydaje się to być końcem. Ciągnęło się to całkiem długo. I fajnie, że ciągnęło się długo. Tę rękę tam zatkaj ty, jeśli chcesz. Zatykanie uszu ci nie pomoże, chyba że tak nie cierpisz tego hałasu. Hihi. Powinny być jakieś super przesadzone wybuchy. No, okej. Tyle prosiłem, dostałem moją melodyjkę wygranej. Aż się łezka wokół nie zakręciła, ale... w przenośni. To niezłe nasionko króla. Czyje w tym momencie? Cześć. Myślałem, że wyewoluował mi robaczek, bo jest larwą i zrobi się z niego... nasionko? To by nie miał sens, ale teraz wyewoluuje na końcu mi. Zmetamorfozuje, nie? W smoka się zamieni pięknego. Nie? Co zrobisz, mały? Nie zrobisz się duży? Może nie, może Florian zostanie na zawsze małym larwą. Ładna bańka typu animacja. I chyba tyle. O, a co? Koledzy mieli niezły wypoczynek tutaj, na tej krainie. My wszystko zrobiliśmy, oni sobie odpoczywali. Mieli niezłe wakacje. Nie wiem, co porabiali konkretnego, ale... mam nadzieję, że wykorzystali ten czas dobrze. Nie stresowali się jakimiś tam kwiatkami, że Bowser byli atakuje. Czy by się stresowali nasi koledzy, gdy Mario tutaj walczy z Bowserem? Tyle razy wygraliśmy. Czadara. Marerepera. Połebda pepa pupa. Mie. O! Napisy rytmiczne? Aha, highscorujemy napisy. No nawet coś takiego. Shiromuri. Kipcie? Haha. Fajna automata. Ej! Nie masakruj mnie! Ty mały... nie wiem, jeszcze trochę się... Wow, ale bycie słabym. Nie zrobiłem 100% napisów końcowych. I całe przejście do śmieci leci, co? Pa 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 pa. Mogę muszelką? Nie wiem, czy mogę muszelką. Woda? Nie, nie róbmy wody. Woda nie była zbyt tutaj rzeczą wartą pochwalania w tej grze. Pa 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 pa. Pola były dobre. Ej! Ej, ryby mi zepsuły 3 rzeczy pominięte. 4 rzeczy pominięte. Yo? Ale tylko 4, ej. Para pa para pa para 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 pa pa. Nie mieszczę się! Gdzie nie do... Mario, skacz wy... 6 rzeczy? Junpei? Chodźcie! O Boże. O Boże. Pa 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 pa. Okej, to się zebrało. No okej, mieli pomysł na finałek, bo to jest świetne. I... jak bardzo chciałem więcej zabawy z takim rytmicznym skakaniem. Zrobili to na finałowym bossie. I cała... tyle było w finale tych muzycznych rzeczy. Bardzo, bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Okej, okay. Powinno być w miarę łatwo, gdyby nie... te pioruny, które zawsze mnie oślepiają, że nie widzę, gdzie lecą. Aha! Rozumiem. Nie rozumiem od razu, ale rozumiem. Ej! Wyłączyło się akurat. Pam! Pam! Pancerniki? Nie boję się. Babi Velko Barreto. O Boże, kto by się nie chciał tak nazywać? Pa pa pa. O wow. Najtrudniejsze wyzwanie z gry? Zrobienie tego na 100%?
Możliwe. Ale to nie mówi dużo, biorąc pod uwagę poziom trudności tej gry. Parap. Noe! Noe robił tą grę. Siara? Ojej, ja! Ale mało, zabieram. Pa, najlepszy bicik gra. Grał przynajmniej przez sekundę. Teraz gra bardziej zwyczajny bić. Kłe, lokalizacja. O Boże, ksiu. Czekaj. Puksi! Fajne banie. Dużo osób robiło tą grę. Nie za dużo tego? O, pływam w lawie. Ta muzyka brzmi jak z lepszej gry. Ta muzyka brzmi za dobrze, jakby to była muzyka z tej gry. Co to za muzyka? Za ładna ta muzyka. O, wow, wzmocniony smoku, nie świeci się tak kiedyś chyba. Pa. No smoku chyba musi być finałowy, nie? O, wow, jeszcze te... Nawet za finałowego... Z finałowej lokacji rzeczy. Wonderkowe. Pa. Ta-ta-ra-ta-da. Miyamoto! Cześć, Miyamoto. Dobrze, że nie robiłeś tej gry sam. Nintendo też to robiło. Jest autorem tego. Pa. Cymbał. Dokładnie, Kwiatuś, dokładnie. Dotsnell! Metal piąty? Aha, dobra, ostatnie badże są ze sklepu. Pytanie, czy będzie trzeba dużo grindować na te 100%. Nie od siebie. 400 potrzebuję. Ale tam było więcej rzeczy do kupienia. Więc oj. Aha, każdy power up daje nam konkretną supermoc. Okej, nudy. Potrzebuję 113. Na to brakowało mi 4, czy... Ale właśnie. Ciągle będę miał dziurę tutaj na końcu. Okej, wyfarmiłem sobie. Na te dwie mnie stać. Pytanie, czy to tyle, czy to nie jest tyle. Co robię źle? Nie mam checkmarka tutaj. Okej. Dlatego tamten był taki łatwy. Bo nie był prawdziwym finałowym poziomem z gry. Rozumiem. Fair. Tym razem ostateczny test korzystania z bardziej różnego rodzaju. To ma szansę być faktycznie trudniejszy niż niż poprzednie wyzwanie, które koło trudności za bardzo nie stało. Ale, ej, skoro dlatego, że było to dopiero przed smakiem, przed prawdziwym Champions Roadem, jestem w stanie zaakceptować taki rozwój wydarzeń. Niech wam będzie. Monetki, dobrze. Raczej tych 63 żyć nie zdradzę, ale w razie czego monety się przydadzą trochę. Skakanie wysoko do góry. Nie dolecisz tak daleko. Nawet jeśli skoczę wyżej, to za mało daję ataku. Tak, dobra, chyba jak mieliśmy nawet parę okazji wcześniej na jeżdżenie na czymś takim, to nawet nigdy nie spróbowałem takiej zabawy. Bup! Muzykarz zamilkła na chwilę? Nie wiem. Okej, spoko, coś fajnego się dzieje. Nie, coś bardzo niefajnego się dzieje. O, lecz, moje nogi. Nie!
Byle dobrze zacząć. No nie jest to strasznie trudne, sprowadza się do... Okej, okay. Do maszowania tego jednego przycisku. Ale nie palce bolą od tego. Weź oddech, ale co masz na myśli? Okej, mało moneta, nie chcemy. Szło dobrze. Już nie idzie dobrze. Wejdź do tego. Czy chcemy dać sobie super kopa? Skoro mamy checkpoint, tak myślałem nad użyciem. Aha, żabka. Nad użyciem. Jezus. 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 Okej. Chyba w złą stronę za złą ścianę próbowałem się łapać. Myślałem nad użyciem supermocy, ale... Czemu już żabka nie zabrzabkowała? Myślałem, żeby wyciągnąć kwiatka z plecaka, ale jak widać nie było potrzeby. A teraz zapomniałem. Takie odrobina skupienia. Mamy żabkę, lecimy. Lecimy z żabkę. Do dołu. Naprawdę to za mało? No dlatego nie lubię tej umiejętności. Trzeba przytrzymać jakąś ilość czasu. A jaką? Może jednak łapanie się lewej sceny było dobrym pomysłem. Do dołu, do góry, jedziesz. Do dołu, do góry, jedziesz. Tu od razu. Tu od razu. Weź to. Byle się naładować, bo czasami się sprzeciwia nasz mariański przyjaciel. Okej, okay. Dolecimy w ogóle tak. Daleko dolecimy tak daleko. Rozumiem, rozumiem, lawa goni. Ale tego się najmniej, myślę, obawiam, jeśli chodzi o... Nie! Byłem mały, a dodatkowo... O Jezu, nie, źle się stało. Akurat tutaj chcę użyć normalnego odbicia od ściany, a nie tego specjalnego, ale trochę, no... Można sobie jedynie chcieć takich rzeczy. Zawsze boję się, że mi nie skoczy tak jak... Należy. Nie wiem, czy za wcześnie, czy za późno, czy o co... Czasami mam wrażenie, że dużo szybciej się ładuje niż... Nie no, ładuje się szybko, ale czasami, mimo że jestem dużo na ziemi, to nie robię wysokiego skoku. Nie wiem, czy to kwestia... sterowania, czy czego? Ale czasami mam wrażenie, że coś nie dzieje się tak, jak powinno, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Okej. Skok... Okej, skocz z arbuza, albo zrób to perfekcyjnie. Nie, brałem do dołu, ale nie wiem, minimalnie może... Minimalnie może na skos, więc się... Do dołu, do góry. Do dołu, do góry. Nie puszczaj. Okej. Okay. Spróbuję jeszcze raz zrobić to... Jak za pierwszym razem się udało. Kupię się przycisk. Nie, co ja robię. Nacisnąłem zły trigger. Rozbieg, prawy trigger, bieg do... skok od ściany. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Łapiemy za każdego, bo to zapewne daje nam... Okej, okay, okej, okay, poczekamy. Mamy... trochę cierpliwości. Zapewne monetę specjalną za to. Okej, okay, nie strzelał! Aha. Naprawdę? Naprawdę? Dobra. Do przodu, pyk, pyk. Oj, to jest na styk! Co? Przestaję żabkować. A teraz żabko... Okej, okay. Perfekcyjny... Nie. Arbuzujemy i tyle. Ale mimo wszystko chcę spróbować, bo lubię, ale lawa jak zacznie się... A tak tego też nie zrobię. Po prostu i tyle. I skaczesz od razu, lecisz i... Nie ma co się czymkolwiek przejmować, kombinować, ani nic. Tutaj też od razu. Tutaj dokładnie ścieżką, jaką gra sugerowała. Po ciebie od razu. Zatem... No trzeba było poczekać. Banał? Jak się okazuje banał? Jak się nie pędzi? Jak się pomyśli? Ciągłe skakanie? To może być... To może być ciekawe. I od razu...
na prawo najdalej. Okej. Okej, robimy coś. Nie. Aj. Nie było checkpointa. Nie było. Więc po prostu biegnę, skaczę. Odbijam się i tyle. I teraz bez przerwy, skok za skokiem. Za bardzo skupiłem się na, nie wiem, czymś innym, żeby monety nie zgubić czy coś. Okej, okay, za szybko też się da. Od razu. Jedziemy. Tutaj chwilę trzeba poczekać. Tutaj, o. Tutaj cokolwiek. Niech wam będzie, że to zbiorę. Niech wam będzie, że idę. Niech wam będzie, że pędzę. Niech wam będzie, że tutaj to już jest chyba... To już jest chyba koniec. Chcę się nakarmić? Mogę raz spróbować. Niewątpliwie stracę to, ale... Jak nie teraz, to kiedy? Gdy coś mi to daje i... Nie mogę kontrolować swojej wysokości, prawda? Mogę kontrolować swoją wysokość, okej. Jasne, że mogę. To dużo zmienia. Tutaj, żeby wiedzieć co, kiedy, jak i gdzie i tak dalej. Aha. Aha. Nieźli jesteście, checkpoint? Czy nie ma? Jest? Okej, okay, myślę, że teraz tylko z górki. Bieganie, rytmiczne skoki. Aha. Okej, okay, to timingowanie nie było zawsze najłatwiejszą rzeczą. Rozumiem, ale nie rozumiem z drugiej strony. Aha, okej, okay, rozumiem. Jedziemy na ciebie i później... I później... Nie, spanikowałem! Znowu spanikowałem. Okej. Hadouken! Nie jestem w stanie wielu rzeczy wyczytać od razu. Z tego, co tu się dzieje. Co jest raczej plusem. Sporym. Tyk. Jest w miarę oczywiste, o co chodzi, ale... Z taką prędkością nie mogę się zatrzymać, nie zawsze to widzę. Natychmiastowo. Okej. Z tobą się bardzo lubimy. Więc... Koncentracji! Więc nie powinno być zbyt dużych... kłopotów. Jo! Milimetry! Ale szybko trzeba skoczyć, bo to daje mi takiego kopa z góry, jak się odbiję, puszczę. Nie dole... Czy to w ogóle jest ostatnia sekcja? To może być w ogóle ostatnia sekcja. Byłoby fajnie zrobić ostatnią sekcję za pierwszym razem, ale... Ale zabrakło koncentracji. Bup! Znaczy, ten timing był serio całkiem ostry. Okej. Koniec or nie koniec? Ty przecież tego... No i dlaczego? Tego prawie w ogóle nie używałem. Przez całą grę. Jak zawsze, muszę też raz zginąć na każdej sekcji z tego, że poczuję się zbyt pewnie. Poważnie? Okej, okay, nie ma co się przesadnie spieszyć. Koncentracji. A! Od razu. I do wyjścia. Dobra, nawet nie wiem, jak mam, co mam. Mam czekać? I od razu? Oj, nie wiem, o co... O! No widzę, ale jak miałem w ogóle skoczyć z tej ściany, żeby się spuścić z niej do dołu? Miałem się łapać. Odbiłem się od tej ściany w lewo, więc nie mogłem zrobić wszystkiego. Byłem za daleko później. Dobra, jadę. Jak się puścić? Znowu da się stanąć ten sam przycisk, którym się łapię? Nie, robię kręcenie. Nie wiem, czy nawet o to gra mnie prosi tam, ale na pewno zabieram się za to bardzo źle. Okej, okay, może... O, właśnie, po prostu źle się za to zabierałem kompletnie. Lecisz. Trzeba było się słuchać tego, co gra ci mówi. Trzeba było patrzeć na te podpowiedzi i tyle, nie wiem. Mam takie problemy z... czytaniem, ze zrozumieniem w tym momencie. Zdążymy? Jasne. Od jednej. Dobrze. Po prostu leć za kwiat... O, nie. Tutaj się nie wyrobimy. Okej. Okay. Może trochę przesadziłem. Za szybko chciałem. Ale... Okej, okay, dobra. No,
Nie wiem czemu, nie wiem czemu nie myślałem. Nie wiem, wydaje się to trochę trudne do odczytania. Okej. Trochę trudne było złapanie. O Jezu. Poważność? Tak mi wyleciał do przodu, takiego kopa dostał od razu. Okej, dobra. Tam dojdziemy na luzie. Za pierwszym razem na wyczucie, oczywiście, że zrobiłem dobrze. Ale potem spanikowałem. Nic, nie muszę czekać, kombinować, po prostu lecę. Nie! Puścił się! Czemu się puściłeś, Mario? Zawsze się puszczasz? Niech będzie, że poczekam sobie pewną chwilę. I tyle. Okej. Straszysz mnie trochę. Złapał się. Dobra, teraz od razu. No fajnie się tego używa, ale nie wydaje mi się, żeby w normalnych poziomach było to jakoś mega przydatne. Okej. Moneta jest zebrana. Nie, żeby ona była tutaj problematyczną częścią tego poziomu. Nie. No właśnie. No właśnie. Z przodu jego się odbiłem, nie z góry. Nie byłem pewny, czy chcę lądować na lewym, czy na prawym i pomiędzy. Ser. Okej. Nie. Nie mogę zacząć. Nie mogę zacząć, jak on tak wylatuje szybko. Okej. Okej, dobra, nie było. Nie było takie. Nie było takie. Takie złe. Okej. Zdecydowanie najwięcej śmierci z gry na tym poziomie. Nie był ekstremalnie trudny. Po prostu dużo długich sekcji, które ciężko mi było czytać przede wszystkim. Początkowo. Po parę śmierci na każdym. Niezłe zdjęcie. Co macie dla mnie na samym końcu? Zrobiliśmy wszystkie światy w tym poziomie, w tym świecie. Niesamowite umiejętności. Odznaka braku dźwięku? Ja odznaku dźwięku. Finałowa odznaka... Wyłącza niektóre dźwięki. Aha. Randomowe efekty dźwiękowe bez przerwy. To ciekawe. Okej. Gra wymaksowana. Okej, więc zostało nam tylko podsumować tą grę. Cóż, jedna strona medalu jest taka, że jest to jedno z najbardziej magicznych doświadczeń. O Jezu, tyle szalonego, wspaniałego. Ta gra robiła tyle, że oglądowała pomysłami, że to coś po prostu nieziemskiego. Przekroczyło moje wszystkie oczekiwania i ciągle nie wierzę, że jest tak dobra, jak jest. A druga strona medalu jest taka, że jest to bardzo, bardzo średnia platformówka. I zdecydowanie przez większość czasu tej gry ta lepsza połówka wygrywała absolutnie, ale nie mogę odmówić tego, że ta druga połowa ciągle istnieje i tam z tyłu gdzieś się czai i w każdej chwili odbiera tej zabawy. Więc jest to oczywiście fantastyczna gra i mówiłem bez przerwy o tym wszystkim, co robiła tak niesamowicie dobrze, ale nie byłbym w stanie jej dać pełnej oceny 10 na 10 na mojej skali, gdzie tak od 0 do 10 to skala pomiędzy tym, czy jakieś gry nie cierpię, czy ją uwielbiam, i pomiędzy 10 a 30 to skala pomiędzy tym, jak bardzo tą grę uwielbiam. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to było 10 na 10 z doświadczeniem, że kochałem każdą sekundę, z czystym sumieniem nie byłbym w stanie. Ta druga połówka była zbyt tutaj ciążąca na całości. Ale zacznijmy od dobrych rzeczy, które mnie kompletnie zniszczyły. Jest to szalenie świeże jak na 2D Mario. Jest to niesamowicie powiew świeżości. Z której strony się spojrzysz, robią tu masę pięknych rzeczy. Już od samego pierwszego wrażenia, od pierwszego utworu, jaki słyszymy, od pierwszego obrazu, jaki w grze widzimy, od tego ekranu mapy. Jest to wizualnie rzecz po prostu przepiękna, tak? I nie tylko technicznie jest to bogate, ale jest to tak przepakowane detalami, jest tak przepakowane stylowością do tego wszystkiego, tak? Że nie tylko technicznie robi wrażenie, o wow, patrzcie jakie kolory i tak dalej, nie tylko ta grafika ma masę fajnych pomysłów z tym, jak interesujące, kreatywne są światy i tym podobne, ale zarazem nie boi się ta gra bardzo fajnie stylizować różnych rzeczy, tak? Jak mieliśmy ten świat numer 3 chociażby, gdzie wszystko
się z tymi kwadratami i inaczej rzeczy są oteksturowane. Czy nawet chociażby to, jak tutaj chmury wyglądają w tym świecie, jak chmury wyglądają w tym świecie, a jak kompletnie inaczej chmury wyglądają w tym świecie i kompletnie inaczej w tym świecie. Nawet taka drobna rzecz jest... odróżnia każdy świat od każdego innego. Jak piękna jest mapa świata, jak bajeczny jest ten ostatni świat najwyższy, jak bogate są tła za każdym razem, ile tam się dzieje. Są to fantastyczne rzeczy i ciągle było to po prostu... taką przyjemnością do przeglądania się na tą grę. Czy przez ilość życia, kolorów, czy przez właśnie też artystyczną kreatywność, stylizację i takie rzeczy. Nie zawodziło to pod żadnym... z żadnej strony. Takie detale, w jaki sposób Mario biega po mapie, z tym, że zawsze biega pod skosem, nigdy na boki, w takie detale... cały system animacji tej gry, ile charakteru jest w nawet animacji takiego Goomby, czy animacji takiego jak Mario się porusza. Setki drobnych detali, animacje interfejsu, czy transformacji, czy wszystkiego. Niesamowite rzeczy, które utrzymują cię bardzo pozytywnie nastawionym do tej gry przez cały czas, no bo jak możesz się patrzeć na to i nie lubić tego, co widzisz? Gdy jest to ewidentne, jak bardzo dużo miłości zostało włożone w każdą animację, w każdy piksel, w każdą rzecz, w każdy element interfejsu. Podobnie z efektami dźwiękowymi, z voice actingiem, z tymi kwiatkami i ich odzywkami. Ze ścieżką dźwiękową, która, znowu, jak grafika, nie jest tylko tym, że ej, to jest fajna muzyka, ale to jest fajna muzyka, która potrafi robić bardzo fajne rzeczy. Jakby technicznie na przykład te wszystkie dynamiczne elementy, jak jesteś słoniem, to wbija trąbka, jak jesteś na innej części mapy, to muzyka się zmienia, jak sobie kucniesz, czy w innej części planszy też muzyka zrobi się cichsza, czy głośna, czy coś. Mega! Niektóre utwory są naprawdę ciekawe i chociażby to te pustynne tańce i to robienie hej do bitu, skakanie do bitu, gdy czym więcej combo trzymamy, tym muzyka się zmienia, jak w Devil May Cry 5. Kocham tak bardzo, co tu zrobili. Moje dwa ulubione utwory to zdecydowanie to muzyka podziemi i muzyka vibe'owania. Są to wspaniałe, jedne z moich ulubionych piosenek w historii Mario. Niesamowicie zawsze się czułem ich słuchając. Cała reszta też jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Nie tylko dobra, ale też interesująca i tak dalej. Były pojedyncze utwory, gdzie to w sumie typowa muzyka wody, to w sumie typowa muzyka ognia, a to w sumie całkiem standardowe i nie wpadało za bardzo w ucho często. Były takie momenty, ale ciągle w większości to było bardzo pozytywne. Nie jest to moja ulubiona Mario ścieżka dźwiękowa, ale jest to niesamowite, tak? Ciągle uwielbiam 64 bardziej, Sunshine bardziej, Odyssey bardziej, World oryginalne bardziej, Yoshi's Island bardziej. Nie wiem, czy jest jeszcze jakieś Mario platformówkę, której muzyki podobały mi się bardziej niż te 5 gier. Muzyką World 3D byłem ekstremalnie rozczarowany. Muzyka New Gear była bardzo Myślę, że żadne utwory tej gry nie dorównywały najlepszym ze 64, czy Odyssey, czy właśnie Sunshine, ale wciąż były znakomite. Więc muzycznie, graficznie pod szalonym wrażeniem jestem tego, co tutaj zrobili, tak? Ten system animacji jest mega. Mapy overworldów są mega, interfejs, wszystko tutaj jest tak fajnie zrobione, że jest to niesamowite. Po prostu jest to niesamowite. Cała ta mapa Królestwa, patrzysz się i... o Jezu, no jest to czarujące. I przy okazji każdy z tych światów jest tak ciekawy. Tak inny od poprzedniego. Typowy świat zielony, ale robi sporo fajnego jak ten typowy zielony świat pierwszy. Świat drogi był wspaniały, z tą zimą połączoną z chmurkowym drzewem. Świat centralny miał masę fajnych elementów i był przepiękny. Chociażby to, jak na jednym poziomie było widać ten zamek Bowsera, w tle było czadowe. Świat trzeci to w ogóle mega kreatywna akcja. Świat czwarty był, wow, jedną z najlepszych pustyń, jakie można w takiej grze chyba zobaczyć. Świat piąty był... świat szósty był... fajne rzeczy były w grzybowym w świecie, te tła grzybowe były fajne, ale nie czułem aż tak się dobrze jak w światach poprzednich czterech. Brakowało mi troszeczkę tej magii. Tak samo w świecie ostatnim, miałem wrażenie, że świat szósty i piąty były trochę wręcz jakby jednym takim światem podzielonym, no dwa były często bardzo podobne do siebie. Tak samo świat, ten mini świat Bowserowy na sam koniec gry nie był tak szokujący swoją prezentacją. Te trzy ostatnie światy tak tymi tłami mi nie robiły tak bardzo wrażenia jak poprzednie cztery, ale wciąż robiły. Wciąż wyglądało to świetnie, bez przerwy. Więc prezentacja gry naprawdę robi wrażenie. Oczywiście różne efekty specjalne, jak się szaleństwo kwiatkowe działo, też fajna sprawa, bardzo dużo dobrych elementów tego. Radość dla oka, radość dla ucha bez przerwy. Myślę też, że jest to najlepszy system poruszania w 2D Mario pod wieloma względami. Sterowało się postacią bajecznie. Było to responsywne, przyjemne, ale nieograniczone jak w niektórych innych 2D Mario, tych New Super Mario Bros. Było to fajnym unowocześnieniem poruszania z Mario 1, Mario 3, Mario World, gdzie to unowocześnienie, tak to nazwijmy,
Trochę traci, ale myślę, że zyskuje wystarczająco dużo, żeby łącznie wychodziło to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I mogę powiedzieć, że jest to najlepsze poruszanie w 2D Mario. To jak Mario wysoko skakuje, jak długo był w powietrzu, jak szybko się zawraca, takie drobne rzeczy były świetnie wymierzone. Dawały mi tą zabawę ze starych, pierwszych Mario, ale zarazem było to takie przyjemne, komfortowe, zawsze czułeś się mega pewnie każdego swojego ruchu. Było to bardzo łatwe do opanowania. Naprawdę kawał niesamowitego sterowania. Jestem pod mega, mega pozytywnym wrażeniem tego, co byli w stanie osiągnąć, tak? Że było to zarazem tak fajne jak starsze gry, ale zarazem miał tą dawkę nowoczesności i że byli w stanie te dwa rodzaje poruszania połączyć ze sobą. Dlaczego mówię, że nie jest to w 100% lepsze niż Super Mario World stare? No bo Super Mario World stare miało tyle dynamiki i po prostu flow. Nie wiem, poruszanie było tak najwyższe momenty tego movementu i to potencjał, jaki dawało w starym Super Mario World są oczywiście dużo, dużo, dużo większe niż tutaj, ale w zamian za to mamy stałą przyjemność, kontrolę w tej nowej grze, tak bez przerwy i wygodę, więc w taki sposób myślę, że wciąż to tutaj sterowanie wygrywa do takiej gry, jaką Wonder jest, nawet jeśli nie osiągnie się takich szczytów, jak można było w starym Super Mario World. Z tym kręceniem się na boki, z tymi precyzyjnymi ruchami, z tymi bardzo szybkim skakaniem z platformy na platformę, tym trzymaniem mega flow i tak dalej. I niemalnie powiedziałbym, że ta gra ostatecznie wygrywa. Sam level design powiedziałbym, że również, nie wiem czy nowoczesny to dobre słowo, ale robił więcej ciekawego niż no to wszystko co widziałem w Super Mario New częściach. Które były ekstremalnie schematyczne i przewidywalne, każdy poziom wydawał się bardzo podobny do siebie i tak dalej. Tutaj mieli nieco więcej pomysłów, próbowali nieco więcej. Kompletnie inny mam wrażenie był jakby rodzaj, gatunek poziomów, jakie mieliśmy w tej grze niż właśnie w New Super Mario Brosach, czy nawet starszych Mario. Dużo drobnych takich fajnych pomysłowych sytuacji na tych poziomach, fajne sposoby poukrywane znajdźki. Masa takich drobnych rzeczy, bardzo, bardzo fajnych. Bardziej takie z pomysłem, z... No właśnie przede wszystkim pomysłem, wykorzystanie movementu czy elementów poziomów, jakie w Mario mamy. No i oczywiście do tego wszystkiego dochodzą te Wonder kwiatki przede wszystkim, tak ta najważniejsza rzecz tej gry. Czyli każdy poziom bez przerwy, nowa rzecz. I to z taką przerażającą prędkością, że jakim cudem byli w stanie to zmieścić? Nie wiem. Dlaczego to zrobili? Nie wiem, ale to zrobili i trochę szanuję. Co będzie kolejne, co ciekawi? O Jezu, ale to szalenie wygląda, ale niesamowity pomysł, nigdy bym się w czegoś takiego nie spodziewał. O wow! Czy to jakieś różne transformacje, czy to nagle poziom się jakoś szalenie zmienia, czy to coś kompletnie innego, czy to coś jeszcze innego? Każdy poziom, kompletnie inny rodzaj przeciwnika. Tutaj biegające piranie, tutaj te bobry, które były praktycznie tylko na tym poziomie. Tutaj cały motyw z bykami, gdzie możesz stać na nich i skakać po nich i level design jest też... No w stylu dostosowany do tego, jak się biega, skacze na nich. Czy to burzenie sobie ścian nabawiając ich, żeby no coś nam otworzyli drogę do fioletowej monety, czy coś takiego. Czy to te sekwencje platformówkowe, kiedy jedziemy na nich bez przerwy i musimy timingować sobie skoki. Hipsy, które znowu są czymś w podobnym stylu, tylko tutaj musimy się odbijać z nich. A tutaj my śmigają na wrotkach, a tutaj tacy koledzy coś przesuwają. Więc bardziej zagadkowy vibe mamy. Tutaj spajki. Tutaj mamy rozciągane poziomy, więc jeszcze kompletnie inny klimat. A teraz przeciwnicy skaczą, gdy ty skaczesz. A teraz przeciwnicy poruszają się pod takim konkretnym kątem, więc możesz to wykorzystać, żeby wskoczyć na nich. To wykorzystujesz, żeby przebiec pod nimi. Albo ustawić ich gdzieś, żeby coś ci otworzyli. Tutaj musisz timingować sobie skoki, żeby wystrzelić sobie coś z własnej platformy. To są fenomenalne pomysły, to są tak niesamowicie genialne pomysły, że nie wierzę, jest to jakby najlepsza gra pod tym względem, jeśli chodzi o tyle mądrych pomysłów. Nie tylko dlatego, że jest ich dużo, ale są to naprawdę mega rozkminione rzeczy, które idealnie pasują do platformówki. Można z tym zrobić masę dobrego. Ty inicjujesz zachowanie przeciwników, wykorzystujesz, baitujesz ich, żeby skoczyli w daną stronę. Kontrolujesz taką swoją armatką, ale robisz to w 100% z pomocą swojego poruszania. No ten powiedziałbym niczym, ale no, nieważne. Tu masz dużo na pustyni rzucania wazonami albo wskakiwanie na pancerniki, których możesz później podnosić, rzucać nimi. Więc takie bardzo standardowe, ale jak na standardowy pustynny poziom, no to jest fajne pomysły. Tutaj ci kolesie, których możesz rozciągać, zmieniać ich wysokość i tak dalej. Ale genialny design ziomka. Tutaj szaleństwo z nim Jimmy, skaczesz do rytmu. O Jezu, serio coś takiego? Tutaj przeciwnicy tak fajnie się poruszają, a ci są irytujące, ale poziom jest taki szalony, zagadkowy z nową mechaniką. Pierwszy raz tutaj widziano, że mamy te bloki, które raz są widoczne, raz są niewidoczne. Przełączają się AB, czerwone, niebieskie.
więc może bardziej RB. I poziom jest zagadkowo wokół tego zbudowany. A ci tak sobie latają, możesz kilka razy z nich skakać, ale świetny pomysł, ile można z tym dobrego zrobić. Platformy tego rodzaju, które tak się chowają w dół, w górę i różne rzeczy z nimi. Wszystko magicznie, ale tempo ciągle przyspiesza. Uderzenie głową wysuwa ci platformy, yo! Tutaj odliczanie skoków, mega, tutaj robisz sobie własną platformę, jak coś sobie przedłużysz, ale genialne. I to szaleństwo naprawdę dobrych pomysłów w takim zawrotnym tempie to jest coś... No jaka inna gra coś takiego ci oferuje? No fakt jest taki, że żadna. Możesz z dobrego powodu, z wyjątkiem tego, że są takie gry, ale są w stanie zrobić to dużo lepiej. Ale to zaraz. O Jezu, ale bujaka, o Jezu, ale bu. O Jezu, szalone wyrwy, a później Shadow Mario wraca. A teraz nagle gisz i takie glutowe, co każdy poziom kość, coś kompletnie, kompletnie innego, bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy, bez przerwy. Jak oni w ogóle tą grę zrobili? To nie powinno istnieć. A tutaj masz 4 pokoje, gdzie dostajesz za darmo sobie... Ponieważ ilość wspaniałych rodzajów platformówkowych platform, ilość wspaniałych rodzajów platformówkowych przeciwników, nigdy taka duża nie była, ilość wspaniałych gimików kwiatkowych, o mój Boże, to bawicie bez przerwy, bawicie bez przerwy, bez przerwy cała radość z grania połączona z tym poruszaniem, połączeniu z tym muzyką, z tą grafiką, dodatkowo mamy taką różnorodność i tyle cudowności. A tu piranie ci śpiewają? Przecież to się w głowie nie mieści. No i tak jest, no i się w głowie nie mieści, no i jest to fantastyczna gra. Ponadto mamy ten system badży, które znowu... Tyle różnych sposobów na granie. Masz double jumpa, masz taką linkę, z którą można dużo zrobić rzeczy. Masz, ej, chcesz być szybkim? To spoko. Chcesz wyżej skakać? To spoko. Chcesz się odbijać od ścian? Chcesz skakać wyżej znowu w inny sposób? Chcesz skakać wyżej znowu, ale jeszcze w inny sposób? Spadochron? Czemu nie? No, większość tych rzeczy była ekstremalnie śmieciowa. Jakby... nonsens. Te trzy szalone rzeczy, które mają coś za coś, nie wiesz gdzie jesteś, ale przeciwnicy się nie zauważyli, no to jest utrudnienie, ale bardzo fajne, kreatywne utrudnienia i to mogę i wyłącznie pochwalić. Jesteś super szybki, ale nie możesz się zatrzymać. Skaczesz wyżej, ale nie możesz przestać skakać. Więc niesamowitego ta gra oferuje nieskończone rzeczy, nieskończone niesamowitości. I ciężko nie lubić tej gry za to. Ale... Z drugiej strony, no standardowa rzecz, gra oferuje wszystko, ale to wszystko jest tak ekstremalnie płytkie, że ciężko z tego wyciągnąć cokolwiek i przez całą tą grę liczba satysfakcji moja wyciągnięta z tej gry liczy całe okrągłe zero. Z wyjątkiem tego jednego poziomu, który grałem na hardzie, bo robiłem sobie harda samemu, bo tak postanowiłem, że będę zbierał wszystkie monety naraz i nie będę badżył, że na jednym poziomie. To była jedyna satysfakcjonująca rzecz przez całe to doświadczenie i ta zabawa to bardziej ten atak na twoje zmysły, tymi kolorami, tym... tą przyjemnością z poruszania, tymi pomysłami, ale jest to tak brutalnie płytkie, że... jest to, no taki bardzo tani rodzaj zabawy, tak? Jest to jak horror, który ma tylko jumpscary i ładnie wygląda czy coś, ale nie ma tam faktycznego horroru, strachu czy czegoś, że się wczuwasz mega ekstra. Nie, po prostu bez przerwy gra ci spami jumpscare, znaczy horror ci taki spami jumpscarami i... no coś tam podskoczysz parę razy, nawet często i... no spoko, no fajne. Ale prawdziwy horror czy to był? Nie wiem. W tej grze te straszaki to było... Te jumpscary były jump fanami. Bez przerwy gra ci spami. Widzisz jakie to jest kolorowe, a słyszysz jaka to jest wesoła muzyka, a widzisz jaki to jest szalony pomysł. I to bawi jak najbardziej. Bez przerwy takie bycie atakowanym przez wesołe, szalone rzeczy. Ale nie zmienia to faktu, że te rzeczy mają kompletnie zero jakiejkolwiek głębi i złożoności i satysfakcji i czegokolwiek. Jest to kompletne jedno wielkie nic. I gdy te wesołe, fajne rzeczy, te pozytywy, to jest coś, co jedyne, co ta gra oferuje, gdy któreś z tych rzeczy zaczynają się wysypywać, jak na przykład pływa się w tej grze okropnie, a gdy połączy się to z nudnym level designem, brakiem dobrych pomysłów w poziomach wodnych, to nie kończy się zbyt dobrze. Gdy ostatnie dwa światy mają takie przewidywalne i nieciekawe kwiatki, często pomysły na siebie, oj, to zaczyna troszeczkę być nużące. Gdy bossowie są jednymi z najgorszych, jakich można sobie wyobrazić, jakby... jak? Gdzie ta kreatywność i te pomysły i cokolwiek, żeby uczynić tych bossów lepszymi, z wyjątkiem finałowego, który coś miał, ale te walki z Juniorem, czy te poziomy z Kamekiem, to jest nieporozumienie. Jak można takich słabych bossów zrobić w 2023 roku? Jakby jest to tak samo niewiarygodne, jak dużo dobrych pomysłów ta gra ma. Więc gdy cała magia tej gry, to te atakowanie ciebie pomysłami i tym wszystkim, gdy jakiś kwiatek jest mniej ciekawy, to tak... to boli. Gdy jakiś poziom ma jakiś taki... Nie za dobrze wykorzystuje swój pomysł, oj, to trochę słabo. Gdy ostatnie dwa światy klimatem czy, i tak dalej się troszeczkę zaczynały zlewać i nie były tak silne jak wszystko, co było wcześniej dla mnie. Dużo tych ognistych poziomów, no praktycznie
żaden z nich nie był pamiętny w najmniejszym stopniu. To wszystko było bardzo, bardzo New Super Mario Brosowe platformówkowanie, często. To tak, to tak trochę nudne jest. Gdy jakiś break time nie ma naprawdę niesamowitego pomysłu na siebie, to w praktyce jest to no strata czasu. Jakby ten level design nigdy nie był bardzo słaby, ale też nigdy nie był bardzo dobry. To był stały poziom, który był w porządku, ale w 100% bawił cię tym, że no, porusza się fajnie i masz ten zestaw pomysłów, tak? Niech cię ta magia bawi, bo no bo poza tym same poziomy nie mają ci do zaoferowania dużo, nie licząc tych pomysłów, tak? Dużo tych kwiatków trwa 10-15 sekund, przez które nie dzieje się praktycznie nic. Czas trochę spowolnić, zrobić parę skoków, a to już koniec. A teraz przez 20 sekund prąd mnie nie rani. A teraz przez 10 sekund skaczę sobie po hipopotamach, których dużo leci, a gonią mnie nosorożce i muszę 3 razy w dobrym momencie sobie skoczyć. Jestem przez 10 sekund takim spłaszczeniem, ale czy jest to czymkolwiek? Jest to kompletnie, absolutnie niczym, gdy zamieniamy się w ten kawałek ciasta chmurkowego. Jakby oferuje to dosłownie kompletnie nic. Z takim, haha, jestem teraz czymś takim przez chwilkę. Czy to tworzy to dobry gameplay? Angażujące coś? W żadnym stopniu? Bo poziom nie zrobił tego ciekawie. Skończyło się zanim się zaczęło. Parę razy skoczyłeś. Z tych 500 pomysłów potencjał żadnego nie został wykorzystany w więcej niż 5%. Niesamowity pomysł, jasne, patrzcie na to, mogę sobie przedłużać platformy, ale czy ten poziom robi dużo z tym? Nie? Po prostu, ej, możesz sobie przedłużać platformy 3 minuty później, poziom jest skończony, zapominasz czasem zawsze o tym. W poziomie statkowym latasz sobie na chmurce pomiędzy laserami, ogniami zielonymi, toksycznymi, ale jest to w takim ekstremalnie powolnym tempie, tak mało z tym robi, że po prostu fajnie wygląda, ale ledwo co dotykasz pada, bo umierasz z nudów. Świetny pomysł, że przeciwnik tak skacze, ale no co parę razy sobie z niego się odbijesz i to było w sumie tyle. To są chyba jedyne poziomy, gdzie musimy na czas coś aktywować sobie i było to kompletne nic. Daje ci to wystarczająco tej zabawy, żebyś no grał i się jako tako dobrze bawił. Oto sobie pobiegam po świątyni, a to jest trochę inne niż wszystko. Sobie poprzełączam różne rzeczy, jakąś prostą rzecz rozwiążę. A tutaj się pobawię z przesuwaniem klocków, coś tam przesunę raz czy dwa. Jest to tak kompletnie pozbawione jakiejkolwiek głębi. Nic z tym nie robią, że no właśnie. Czasami możesz przejść naprzód albo tył ekranu, jak o Raymanie Legends czy gdzieś, ale jest to bardziej takie, o haha, teraz robię coś takiego na chwilę, niż faktycznie jest to coś, co gra dobrze wykorzystuje i bawi się tym bez przerwy, jak inne gry, które mają coś takiego, tylko a, teraz jestem z tyłu albo z przodu i 10 sekund później, okej, to było tyle. I gdy po prostu ta złożoność, jakość poziomów nie zmienia się na przestrzeni gry, poziom trudności, nic, jest to bardzo, bardzo stałe, równe. I gdy w pewnym momencie te wonder kwiatki stają się przewidywalne i te gimiki poziomów stają się przewidywalne, bo wiesz dokładnie jak poziom będzie wyglądał i się składa, wiesz gdzie będą znajdźki, wiesz gdzie będzie wszystko, nawet jeśli pomysł jest jakiś inny czy coś, to generalny schemat tego jak poziomy są robione jest bardzo, bardzo stały i równy, więc przez te ostatnie dwa światy już trochę się nudziłem. Szczególnie gdy klimat mnie łapał mniej, szczególnie gdy wiele pomysłów kwiatkowych czy poziomów było bardzo takie sobie. Jest to spoko zabawa, tak, mamy pomysł, że teraz chmurki, teraz pogoda się zmienia, musisz latać przez nie, albo tutaj z tymi platformami i nowy rodzaj przeciwnika, który jest tylko w tym jednym poziomie, który tak strzela, platformy ci wyskakują. Fajny przeciwnik, fajny pomysł, fajnie się skacze, fajnie to wygląda, ale prostota, brak złożoności i tak bardzo... Nigdy nie popychają tych pomysłów w ogóle, żeby coś ciekawego z nimi było. Mimo, że tych pomysłów jest tak szalenie dużo, to bawi, ale... Ten poziom zabawy nigdy nie wychodzi do takiego stopnia, gdzie faktycznie byłbyś pod mega wrażeniem, co tu zrobili, czy poziom byłby satysfakcjonująco zbudowany wokół danego pomysłu. Bo po prostu tego nie robiłem. Ilość pomysłów szeroka jak ocean, ale płytka jak kałuża, tak? Ich wykorzystanie. I więc gdy tak jest ta gra robiona, gdy jest na najwyższym swoim poziomie, to jest fantastyczne, tak? Gdy ma faktycznie te lepsze kwiatki, te lepsze pomysły, jak skakanie z tych ciągle ruszających się rakiet, czy... No gdy działa bardziej, to ciągle jest fantastyczne i można zapomnieć o tym, jak bardzo ma się do czynienia z czymś prostym od strony złożoności, nie poziom trudności, że nie robią zbyt wiele sprytnego, czy ciekawego, czy coś z tymi pomysłami. Ale w momencie, kiedy te pomysły zaczynają troszeczkę kuleć, gdy jakiś kwiatek się pogorszy, gdy boss jest tragiczny, nie jesteś oczarowany tym wszystkim, możesz zauważyć, jako podstaw fundamentalny jest to całkiem nie za najlepsze doświadczenie. Poza tym, na przykład ten najtrudniejszy poziom z gry, tak, ten drugi Champions Row, ten final poziom,
Był najtrudniejszy, ale nie nazwałbym go dobrym, trudniejszym poziomem. Nie powiem, że przyniosło mi to dużo zaangażowania czy satysfakcji z przejścia tego. Parę razy się umarło, okej, ale nie wyciągnąłem z tego ani troszeczkę podobnych emocji, co z najlepszych poziomów trudniejszych Celeste, czy Meat Boya, czy Donkey Konga nawet. Gdy gra na przestrzeni całej swojej nie progresuje w żaden sposób, jest to trzyma taki stały, poziom. Ciężko wyjść z jakąś większą satysfakcją. Przygody tak w tym za bardzo żadnej nie było. Z założenia te poziomy nigdy nie były większe, bardziej rozbudowane, to zawsze musiały być poziomy na 90 sekund, które szybciutko się przejdzie, ale skutkiem ubocznym tego, że nie były tak dobre jak takie bardziej rozbudowane, złożone poziomy. I tak po prostu jest. Jak podobna krytyka na przykład jest często kierowana w stronę Cupheada, to wydaje mi się, że bardzo nie jest to zasłużone, gdy mówienie, że Cuphead to tylko ta niesamowita muzyka i grafika niż gameplay, bo jasne, nawet jeśli gameplay ma więcej problemów niż te pozostałe rzeczy, to wciąż trzyma ten bardzo wysoki poziom designu bossów i jest niesamowity. Design bossów tamtej gry, czy poziomów, czy wszystkiego, tak? Jest to ciągle bardzo wysokie, gdzie tutaj mamy niesamowitą oprawę i pomysły i tak dalej, ale jest to w gigantycznym kontraście do całej reszty. Na przykład w porównaniu z takim Pizza Tower, którego też nie cenię sobie jakoś szalenie mocno, ale uważam, że wszystko cudowne, wszystko magiczne, co było w Super Mario Wonder, było też Pizza Tower, ale bardziej. Miała ta gra bez przerwy szalone pomysły, miała niesamowitą oprawę ze milionem detali, miała dużo lepszą ścieżkę dźwiękową niż tutaj mieliśmy, miało szalony styl animacji. Wszystkie rzeczy, które mogę najlepsze powiedzieć o tej grze, mogę powiedzieć o tamtej grze, ale tamta gra, Pizza Tower, zarazem wykorzystywało potencjał każdej mechaniki bardzo, bardzo dużo. Mimo że miało 1000 pomysłów na każdym poziomie, inne coś się robiło, to robiło się mimo wszystko bardzo dużo z tym. Platformówkowo było to ekstremalnie świeże, unikalne i był to nowy rodzaj platformówkowania, który był czymś innym. Bardzo angażującym, bardzo złożonym. Każdy poziom był długi, rozbudowany. Robił tyle fantastycznych rzeczy bez przerwy. Progresowały te poziomy, tak? Miał swoją własną przygodę, każdy poziom oddzielny. Były różne mini-eventy na poziomach. Cała gra była wielką przygodą. Bossowie byli jednymi z najlepszych, jakich widziałem w takiej platformówce, gdzie tutaj byli tymi najgorszymi. Znajdźki były satysfakcjonująco poukrywane, dużo lepiej niż tutaj, a przy okazji, poziomy były dużo większe, bardziej złożone, rozbudowane, przemyślane i robiły tak wiele dobrego. Przy okazji mając nieziemskie poruszanie, tak? Czy taki Rayman Legends chociażby, znowu gra, która ej, ale fajnie się porusza, ej, ale ładnie to wygląda, ale ta muzyka jest zarąbista. Trzymała stałą jakość, robiła przygodę, miała dobry znajdź, miała wszystko. Miała też szalone połączenia różnych światów, ale światy wodne w Raymanie Legends były wspaniałe, chociażby czy bossowie tamtej gry. Niesamowity spektakl, niesamowita akcja, tyle fajnego. Nawet jeśli wciąż była to bardzo łatwa gra, która, nie wiem, nie popychała cię zawsze bardzo mocno, to wciąż robiła dużo więcej niż tutaj mieliśmy. Czy te wielkie, szalone, z mega fabułą każdy poziom w Donkey Kongu Tropical Freeze. Wodne poziomy tamtej gry to jest coś nie z tego świata. Bossowie tamtej gry to jest coś perfekcyjnego. Jest masa platformówek, która dorównuje temu Super Mario Wonder od strony wszystkiego, co ta gra robi cudownie, czyli tej różnorodności, grafice, muzyce, tych cudownych rzeczach, ale zarazem są bardzo dobrze zrobionymi platformówkami i mają rozbudowane poziomy, mają to poczucie przygody, mają to wszystko, czego tutaj nie było. Przez co nie mogę nawet stawiać blisko tej gry moich ulubionych platformówek. To jak w 500% Celeste wykorzystuje każdą swoją mechanikę, ciężko, żeby Super Mario Wonder dało ci w 5% tyle satysfakcji, czy zabawy, czy czegokolwiek, co właśnie Celeste. To, co romhackowe community robi ze Super Mario World jest nieziemskie. Są w stanie wykorzystać tą Mario formułę tych krótkich, 90-sekundowych poziomów, ten format, jaki mamy w tej grze, ale bez przerwy coś nowego, nowy pomysł i tak dalej, ale przy okazji te platformówkowe fundamenty i jakość poziomów też jest w parze z tym, gdzie tutaj nie było. Takie Super Mario 3D World uważam za dużo lepszą grę mimo wszystko, mimo że nie podobała mi się kompletnie ścieżka dźwiękowa tamtej gry. Ani klimat, ani urok, ani za grosz tego nie było w porównaniu z Wonder, ale co było w Super Mario 3D World? Stała satysfakcja i dużo bardziej rozbudowane poziomy, przez co platformówkowo człowiek był dużo bardziej bez przerwy zaangażowany w tą grę, niż tylko był atakowany urokiem. Co jest świetne tutaj, jak mówię, to ciągle jest prawie 10 na 10 gra, ale ostatecznie jest takie całkiem puste dla mnie doświadczenie. Jestem w stanie znieść tych słabych bossów, czy te czerwone poziomy, jasne, to szkoda, że są gorsze, ale okej. Ale gdy taki Wonder kwiatek jest kompletnie słaby,
nic nieciekawe, tak? 15 sekund skakania po bańkach, 15 sekund jakiejś transformacji, czy gdzie się nic nie dzieje. Spowolnione tempo na 15 sekund. Poziom elektryczny i ognisty, które w zasadzie są bardzo podobne. Tylko jeden daje ci odporność na ogień, drugi na prąd. Są to strasznie nieciekawe do grania rzeczy, nawet jeśli atrakcyjne są do patrzenia się na ten spektakl i podziwiania pomysłów. Dotykanie palcami przycisków nie jest równie dobrą zabawą, co to, co mamy w uszach czy oczach. Tylko dwa zmysły się radują, gdy trzeci się nudzi. Za to, gdyby była synergia pełna, perfekcyjna tego, co mamy, wiecie, w Seles, gdy mamy niesamowitą muzykę i prezentację bossa, jak jest ta akcja pościgu za Battleline, tak, w którymś poziomie. Muzyka ci rozwala uszy graficznie, o Jezu, ale to jest piękne, ale przy okazji gameplay trzyma tą samą intensywność, więc to jest ponadczasowe doświadczenie. Gdy Super Meat Boy ma co każdy 10-sekundowy poziom inny pomysł i to tak faktycznie, czysto level designowo inny pomysł. To jest mega. Gdy Rusted Moss ma ten niesamowite poruszanie z fizyką liny, ale wykorzystuje tą fizykę liny tak bardzo, jak to tylko jest możliwe, robisz takie cuda bez przerwy tym, to jest niesamowita zabawa. Tutaj było to bardzo spoko doświadczenie z masą uroku, dopracowania, miłości włożonej w tą grę, ale platformówkowo byłem znudzony w dużym stopniu. Mimo tego, że byłem kompletnie oczarowany z każdej innej strony. Mimo wszystko ta gra była 2D platformówką, więc ciężko mi zapominać o tym, że była 2D platformówką. Ciągle fantastyczną, ale nie mogę powiedzieć, że w 100% fantastyczną. Więc jeśli chodzi o inne części Mario, w tym wypadku będę porównywać do 3D Mario, myślę, że ciągle 64 lubię dużo, dużo bardziej, Odyssey lubię dużo, dużo, dużo bardziej, bo miało ten urok ciągle bardzo dużo, Odyssey no miało pomysłów uroku bez przerwy, tak samo jak tutaj mieliśmy, ale to poruszanie w 3D, poruszanie było tak rozbudowane, że zawsze zabawa z tego była wielka, nawet gdy level design był równie średni, co tutaj mieliśmy, to i tak to poruszanie było taką ucztą, tak się dobrze robiło te zestawy skoków na czapkę, podbić do góry, double, triple, szalonych skoków, tak? No i otwarte mapy, no i to wszystko, tak? Nawet jeśli Odyssey miał masę problemów, to wciąż było nieziemskim doświadczeniem. 3D World na pewno lubię bardziej, ale mimo wszystko myślę Sunshine i Galaxy 1 i 2 postawiłbym poniżej Wonder. Chociaż Sunshine ma lepszy klimat dla mnie i poruszanie i wszystko, ale też ma dużo, dużo problemów swoich, więc myślę na bardzo, bardzo podobnym poziomie, co Sunshine była dla mnie ta gra. I taki na przykład Kirby Zapomniana Przygoda jest przykładem gry, która ma bez przerwy tą wszystko dobre, co Wonder, ale 100 razy bardziej. Jest grą, która Kirby Zapomniana Kraina jest po prostu czarujący muzyką, ma 1000 razy lepszy soundtrack niż tutaj mieliśmy, wygląda 100 tysięcy razy ładniej niż Wonder, ma więcej stylu i detalu i animacji i wszystkiego, ma bez przerwy szalone pomysłami z tym, w co Kirby może się zamieniać, w tym, co każdy poziom oferuje, ale jest tu gigantyczną, niesamowitą przygodą, ma tak fantastycznych bossów, ma tyle sprytnych rzeczy z poziomami, ma świetne poziomy, te mini poziomy, jak to były te break time'y, czy poziomy budge, te w Kirby'm są dużo, 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 dużo lepsze. Tak, co znajdzie pochowane, to wszystko robi nieporównywalnie lepiej, będąc przy okazji grą, która, nie ma wysokiego poziomu trudności, zwykle, ale ilość pomysłów i jakość bez przerwy tego i to poczucie przygody i urok i magia, która cię nigdy nie puszcza i gdy kończysz Kirby'ego, to rezu, o Jezu, to niewiarygodne rzeczy się dzieją, gdy to ciągle bardziej intensywnie i ta przygoda idzie dalej i ostatnie światy i finałowe boss i w ogóle to rozrywa ci głowę, tak? Tutaj tego nie było. Nawet w Odyssey było dużo fajnego na sam koniec z tamtym Champions Roadem klimatycznym, czy finałem, finałowymi akcjami wszystkimi. Nawet jeśli ten finałowy boss tutaj był wspaniały z tym pomysłem rytmicznego skakania, to ciągle nie był jakimś wybitnym bossem do grania. Był fajny od pomysłu, strony i tak dalej, ale nie był to najlepszy boss, jakiego widziałem. Każdy boss Crash 4 chociażby był lepszy. Gdzie na przykład Crash 4 miał również podobną rytmiczną walkę z bossem jedną, ale zrobioną dużo, dużo fajniej niż ten boss rytmiczny tutaj z Bowserem. Więc mówiąc w skrócie, jest masa gier, których muzykę, grafikę, urok, pomysły robią tak samo duże wrażenie co w Wonder, nawet większe, muzycznie, graficznie, Cuphead, Rayman Legends, A Hat in Time ma bez przerwy jakieś szalone pomysły, Crash 4 robi tyle niesamowitego, Donkey Country, Tropical Freeze, nieskończone rzeczy, jak się ta gra bawi, Kirby był najlepszą rzeczą na świecie, Pizza Tower to jest po prostu poziom ponad poziomy, nawet takie Mario Odyssey, które też miało swoje braki. Masa gier, która ma te wszystkie rzeczy, które ma Mario Wonder,
ale też oferuje bardzo dużo po drugiej stronie czystego platformówkowania, gdzie ta gra tego nie robiła za bardzo. Brak przygody, brak platformówkowania, brak progresowania, brak satysfakcji, brak bossów dobrych i momenty, kiedy nawet te pomysły z kwiatkami, czy z niektórymi gimmickami poziomów nie były aż tak dobre, więc no, nie mogę sobie cenić tej gry tak bardzo wysoko i będę zaskoczony, jeśli się zmieści w moim top 50 gier tego roku. No i też ten system budget, o czym jeszcze nie wspomniałem, jest znowu czymś ekstremalnie fajnym, ciekawym, pomysłowym, nowoczesnym, unikalnym, świeżym, jak i kompletnie płytkim i takim, co do gry zbyt wiele nie wnosi, poza taką bardzo prostą, płaską zabawą, bo jasne, super się korzysta z tych badży i dodaje to zabawy, mamy różne, w różne sposoby możemy grać, dostosowywać to do siebie, ale sama gra nie jest kompletnie zbudowana z myślą o tych badżach, więc jest to takie bardzo, no sobie bo są, fajny dodatek, ale nie jest to coś, co no drastycznie zmienia jakość tej gry, tak? Jest to coś, co wow, czyni, te badże są tak niesamowite, czynią tą grę tak fajną, dodają pewnej zabawy, dodają pewnej różnorodności, dużo. Jest to fajny system, ale znowu po tej stronie platformówkowej jest to bardzo, bardzo mało. No ciężko mi patrzeć na tę grę jakoś bardziej pozytywnym okiem. Patrzę bardzo, bardzo pozytywnym okiem, ale ciężko mi ją tak bardzo kochać, uwielbiać, bo niesamowicie, gdy takie randomowe Pizza Tower istnieje, ktoś sobie stworzył taką gierkę i jest to doskonałość z każdej strony, tak? Z tysiącem pomysłów i szaleństwa i detalu i wszystkiego, ale zarazem platformówkowo jest to absolutnie boskie. No, świetna gra, Nintendo znowu to zrobiło, fantastyczną grę, gratulacje dla nich i przebiło moje wszelkie oczekiwania. To na pewno, ciągle robi tyle dobrego, że było to czarujące doświadczenie, przez większość zdecydowaną i bawiłem się świetnie. Po prostu też ciągle ta druga strona była dla mnie bardzo odczuwalna i ciążąca, przez co nie mogę powiedzieć, że była to jakaś perfekcyjna arcydzieło gra. Bye bye!